Arkadiusz Błaszczyk, radio dla Ciebie, druga część magazynu sportowego, na którą zapraszam wspólnie z Tomaszem Sokołowskim. Witam Cię, Tomku, ponownie. Witam, witam gorąco. Był reprezentant Polski, mistrz Polski z Legią Warszawa. Czym pochwali się może również nasz dzisiejszy gość, Marcin Mięcien. Dzień dobry, Marcin. Witam, dzień dobry. Miło Cię widzieć, tym bardziej, że ostatnio zapracowany mocno, ciężko gdzieś tam wstrzelić się w Twój grafik, mocno zaangażowany w trenowanie, w pracę w akademii. Ostatnio bardzo napięty grafik. Jak widać, takie talenty jak Holland, no to trzeba coś robić, tak? Jeszcze więcej pracować. Także cały czas rozgrywki zaraz się zaczną, koniec ferii, coraz więcej treningów, coraz więcej sparingów, jak zawsze wyjazdów, także... Ostatnio wasza akademia związała się z Legią, tak? Mocniej troszeczkę? No wiadomo, jesteśmy z Warszawy. Większość, jak nie wszyscy zawodnicy, to chyba kibice Legii, którzy chodzą na mecze, kibicują Legii, wiążą przyszłość z tym klubem, tak? No, największy polski klub, najbardziej renomowany. I postanowiliśmy już przy drugim transferze, bo to już drugi nasz zawodnik przechodzi do warszawskiej Legii, związać się z tym klubem na stałe. Którego rocznika, Marcinie? 2006, akurat to jest syn Marka Saganowskiego, który u nas 3 lata grał, rozegrał aż 170 spotkań przez 3 lata, także bardzo dużo grał w starszych rocznikach, strzelał wiele bramek, trafił do reprezentacji Polski, teraz gra w kadrze Mazowsza, także naprawdę chłopak się wyróżnia, no i... Legia go namówiła. Miejmy nadzieję, że będzie szedł dalej, się rozwijał tak jak u nas i w przyszłości zadebiutuje w pierwszym zespole, bo taki jest cel tak naprawdę. Nie gra w juniorskich zespołach, no bo wiadomo, tych dzieci jest bardzo dużo, przemiał tych zawodników jest też ogromny, ale ten cel końcowy, żeby wreszcie jakiś zawodnik z dużego miasta też trafił do Legii. Tydzień temu akurat gościłem Piotka i właśnie też mówi, jego syn gra właśnie... Wodarczyk, jest 2003 rocznik, Piotka Musura 2003 rocznik, jeszcze jest Ojrzyński, który jest z tego samego rocznika, ale wiadomo, poszedł inną drogą, jest tutaj w Akademii Liverpoolu, także tutaj gdzieś te pokolenie rośnie, ale jak to, Marcinie, zrobić, żeby właśnie taki Haaland trafił nam się, czy takiego, można powiedzieć, wyszkolić, co? Znaczy, szkolenie to jest jedno, ale to, co wszędzie mówią, nawet jak się dobrze wczyta w te wywiady, to charakter to jest to ten najważniejszy jakby aspekt tego wszystkiego, bo no są teraz, rozmawiają, piszą rodzice, piszą trenerzy, jak ten Haaland trenował, że tam było specyficzne podejście trenera. Raz w tygodniu trenowali z grupą 400 osób, może to zmienić, że to podejście jest luźniejsze, ale tam dalej, jak się doczyta, to te boiska, hale były cały czas otwarte i to 12-tysięczne miasteczko, to wiadomo, dzieci mają taki rozrywek i te dzieci chodziły cały czas na boisko. Od rana do wieczora, sobota, niedziela po szkole, oni grali w piłkę tak jak my kiedyś na podwórkach, tak? Teraz już nie ma możliwości, żeby zawodnik nie grający w klubie grał w piłkę, tak? Bo podwórka okej, są boiska, ale tam jest pusto. Tak naprawdę te dzieci są wożone przez rodziców w dużych miastach na jakieś zajęcia. No nie ma czasu, żeby pograć sobie w piłkę. Tak naprawdę. I następna rzecz, no to co wyczytałem, on chodził nawet w nocy, po prostu miał klucz od sali i przychodził, potrafił gdzieś tam obejrzeć gdzieś na YouTube jakąś sztuczkę i pójść w nocy i trenować, tak? Także trzeba więcej wymagać od siebie. Ci zawodnicy muszą więcej chcieć od siebie. Fajnie, że mają treningi, fajnie, że mają treningi indywidualne, że są włożeni, że jeżdżą na turnieje, ale jeszcze trzeba coś więcej od siebie, bo są tysiące tych dzieci i tysiące chce grać w piłkę, także musisz coś więcej dać, przejść tą barierę. I dopiero jest wtedy możliwość. Czyli taka historia Haalanda, właśnie tak, młodego chłopaka, pokazuje to, że każdy może osiągnąć, jak bardzo chce. I nawet właśnie ten wyczyn ostatnio w Lidze Mistrzów, jak z własnego pola karnego tak, ruszył. Bramka 2-1 z bramka PSG. Tak, ale też mam na myśli to, że jak ruszył w pole karne przeciwnika z własnego pola karnego, pokazuje to niesamowicie. I przy takim wzroście, przy takiej koordynacji można też szybko biegać. No i właśnie, no tak, no, miejmy czekamy, nadzieję, że my to czekamy się. Tak, czekamy na takiego Haalanda w Ekstraklasie i bramki, jakie, chociażby takie, jakie zafundował w meczu z PSG. Dzisiaj panowie właśnie o Ekstraklasie naszej rodzimej. Tutaj ostatnio trochę gorzej. Krótko tylko chciałbym, żebyśmy wrócili do tej ostatniej kolejki, w której statystyki takie mizerne, delikatnie mówiąc, 11 goli w 8 meczach. No, niektórych meczów nie dało się oglądać, że tak powiem, bez mocniejszej kawy. 4 niewykorzystane karne, no, nawet jak na nasze warunki, nie najlepiej. Miejmy nadzieję, że wypadek przy pracy tylko, jeśli chodzi o ostatnią kolejkę. To zawsze mówimy, spekulacje przedsezonowe, później przyjeżdżają zespoły po tych przygotowaniach tak zwanych i zależy, jak trener podkręcił śrubę, czy za mocno, czy za lekko i to wtedy wszystko wychodzi, tak? I no rzeczywiście, no
Czy mają to nie jest codzienność. Nie jest codzienność, oczywiście, tak. Ale to widać w tych meczach, tak? Jak te zespoły wyglądają. No, u nas zawsze nie możemy przygotować tych zespołów, czy na puchary, czy na początek ligi, zawsze gdzieś tam ten czas, no niestety, trzeba tak przygotować zespół, że on musi już trafić z formą na pierwszą kolejkę, no bo później może zbraknąć tych punktów, czy o mistrza, czy o utrzymanie, także... Akurat w tym meczu, gdzie grała Legia, no to padła połowa liczba zdobytych bramek, prawie. Tak, cztery gole. Tak, ale jak ja sobie przypomniałem, czy Marcin, ty pamiętasz, zawsze z Rakowem nam się ciężko grało, szczególnie u nich, tak? Jest to taki specyficzny, aczkolwiek akurat Raków nie grał u siebie, rozgrywa w Bełchatowie, ale zawsze ten przeciwnik był taki jakby troszeczkę nie... nieprzychylne i trudno to skomentować. Tak Tomek, naprawdę. Grałeś nie tylko w Legii, tak? To było tak, że jak grałeś w Legii ze słabszym rywalem na wyjeździe, gdzie kibice niosą, to rzeczywiście się mega trudno dało, bo każdy zawodnik daje ponad 100%. Tak, o każdą piłkę jest walka, rywalizacja. Jak grałem w ŁKS, a pewnie ty w Stomilu i grałeś z tym samym zespołem, to rzeczywiście oni już nie dają z siebie wszystkiego, już nie chcą się aż tak pokazać. Jest taka, trochę jest taka różnica, że rzeczywiście tym zespołom topowym jak Legia jest ciężej, tak? I bo każdy chce się pokazać, bo gdzie się pokazać, jak nie na takim, przy takim rywalu, tak? Gdzie telewizja, gdzie pełno kibiców, gdzie rzeczywiście wszyscy trenerzy oglądają. I to jest szansa dla innych i to rzeczywiście... Tylko w tym spotkaniu mam takie wrażenie, no obrona jakby no, była tym punktem zapalnym, gdzie oni właśnie Lewczuk, Jędrzejczyk, Wesowicz czy Karbownik no była solidną defensywą, ale w tym spotkaniu no za dużo pozwolili przeciwnikowi i właśnie taki wynik, a nie inny, a mogli wracać bez punktu. Tak, ale tu też trzeba pochwalić Raków, tak, że Raków rzeczywiście nieźle grał w piłkę, stwarzał sytuację, to nie było kopanie do przodu na napastnika, niech on tam walczy, może coś zrobić, po prostu naprawdę grali w piłkę, stwarzali sobie sytuację i to jest fajne. Ale tak właśnie gra drużyna Papszuna, że oni właśnie chcą być przy piłce, przy tym systemie, chcą dużo wymieniać, grać piłką, chcą dużo wymieniać i pozycji i dążyć do tego. Ich właśnie tylko bronią taką jest to, że są nieskuteczni, nie stwarzają może takich sytuacji, a tutaj w tym momencie no... 300 fragmenty, tak mam nadzieję, znaczy no 300 fragmenty miał Raków, a dwa wykorzystał, tak, bo dwa rzuty karne plus dośrodkowanie, no i z tego zrodziła się, bramki się zrodziły. No, dla kibiców był to fajny mecz i to mówię, no mega plus, że gra z liderem i gra otwartą piłkę i chce zdobywać bramki. Tak, nieszczęśliwie chyba jeden z dwóch, czy maksymalnie trzech, które zapamiętamy dobrze z poprzedniej kolejki, ale do niej już nie chcemy wracać. Mówimy za częściej o Legii. Tak się składa, że teraz na Łażynkowską jutro przyjeżdża Jagiellonia Białystok. No, na pewno kibice Legii nie wyobrażają sobie innego wyniku niż wygrana Legii. Patrzymy też na to przede wszystkim, że Legia chce się zrehabilitować za wpadkę jednak z Rakowem. Z drugiej strony Jagiellonia zaliczyła falstart na wiosnę. Dostała srogie lanie od Wisły Kraków. Ostatnio bezbramkowy remis z Koroną Kielce. No, rywal, którego trzeba pokonać zwyczajnie. No, rywal, który jest w tym sezonie, czy można powiedzieć w tym nowym roku, rundzie wiosennej, no słabo się spisuje, słabo rozpoczął te rozgrywki i widać zmiany, przyjście nowego trenera, to no, potrzeba na to wszystko czasu i zobaczymy, czy Jagiellonia, no, gdzie w poprzednich sezonach praktycznie z Legią walczyła do ostatniego meczu o to mistrzostwo, no teraz jest drużyną, która no, jeszcze no, jest w fazie jakby przeobrażania, w fazie budowy. Trener poznaje zawodników, musi się zmierzyć z tym, że dowiaduje się, że musi grać z młodzieżowcem. Jest problem, bo tutaj Bida złapał kontuzję, tu muszą w ostatniej chwili zakontraktować zawodnika, także tutaj w tej drużynie no, jeszcze potrzeba czasu. Tutaj na pewno Legia jest faworytem dużym. No i zobaczymy, czy zobaczymy Legię skuteczną w tym spotkaniu, czy Jagiellonia będzie miała atuty, żeby się przeciwstawić. No też ciekawe swoją drogą, jak zaprezentuje się, jak podejdzie do meczu Jagiellonia, bo tak jeśli przyjadą na Łażynkowską, gdzieś schowają się za podwójną gardą i tam będą marzyć o remisie, to w ich sytuacji niewiele to zmieni. Ale dobry mecz Jagiellonii, ewentualna jakaś niespodzianka przy Łażynkowskiej, to jest coś, co może być takim momentem przełomowym, takim wiatrem w żagle dla Jagiellonii po tym fatalnym starcie. Może być, ale myślę, że rzeczywiście po tych dwóch pierwszych meczach będą chcieli jednak te punkty zrobić, wiedzą, że to jest najcięższy przeciwnik tutaj, gra Legia u siebie, Legia gra dobrze i myślę, że no będzie bardzo ciężko Jagiellonii wywieźć tutaj punkty, tak, schowają się i ja oczekuję huraganowych ataków, można tak powiedzieć, Legii Warszawa i myślę, że Jagiellonia na dzień dzisiejszy z tym składem w tej formie, no nie za bardzo może się przeciwstawić, tak jest moje zdanie. Podobnego przebiegu się spodziewasz, Tomek?
Znaczy, trudno o przebieg tak naprawdę przewidzieć każdego tutaj spotkania. No, Legia na pewno będzie chciała zdobyć bramkę, zdominować to spotkanie i to pokazały te spotkania, no bo jak wracając do ostatniego meczu z Rakowem, to pierwsze 45 minut to Legia zdominowała Raków. Straciła chociaż bramkę, ale była dominacja. W drugiej połowie już Legię widzieliśmy ten obraz tego spotkania, no jakiś troszeczkę dziwny. Nie wyszli na ten mecz, Raków śmielej grał i stworzył sytuację. I tutaj Legia musi nad tym popracować, żeby mimo tego, że błąd popełniła i straciła bramkę, to żeby ta dominacja była większa, bo może tutaj kolejne spotkanie gdzieś uciec i później losy meczu można ciężko będzie odwrócić, ale bezwzględnie, no na pewno w ostatnich spotkaniach, szczególnie w tej rundzie jesiennej, no Legia u siebie, no to jest takim dominatorem i każdy, kto przyjeżdża, no czuje respekt, a Legia no po prostu jak to kolejnego rywala, no bierze, pokazuje mi miejsce w szyku. Czego nie było jeszcze jakiś czas temu, bo rywale przyjeżdżali na Łazienkowską trochę jak po swoje, a teraz trochę tak gdzieś twierdza zostaje powolutku odbudowana. Małe tam turbulencje z defensywą Legii, Artur Jędrzejczyk nie zagra przez kartki. Ostatnio kłopoty mieli zdrowotne Lewczuk, Karbownik, chociaż oni mają zagrać. No ale co to chyba nie powoduje, że trener Wukowicz gdzieś tam budzi się zlany potem po nocach, tylko skakuje Wieteska do składu i właściwie jakościowo Legia w defensywie nie traci. Tak, ale nie mają oprócz właśnie Wszołka, troszeczkę mają kłopot na drugim boku tak naprawdę, żeby zdominować, zrównoważyć tą grę, bo jednak Lukinias może zagrać na tym boku, mogą zagrać tak jak w ostatnim meczu z Rakowem na Kante i Rosołka. Ale to jeszcze mówię, to jeszcze przyszłość tego młodego chłopaka. Fajnie, że jak to i na zgrupowaniu i w tym okresie przygotowawczym dał tutaj dla trenera Wukowicza sygnał, że może grać, dostał swoją szansę, ale to mówię, to jeszcze potrzebuje czasu i tutaj gdzieś jest, dlatego chciał, chyba tak mi się wydaje, chciał zobaczyć, jak z dwójką napastników tutaj będzie wyglądała ta sytuacja i chyba to, co powiedziałem na początku, że Legia ma gdzieś problem z tym, ze skrzydłowym tak naprawdę. Drugi. Tak, Kowas jest, tak, że przeciwko swoim zespołom się zawsze dobrze gra. Tak, wiesz, tylko dlaczego właśnie nie gra, to znaczy, że jest w słabszej formie, bo jest na ławce nie widocznie, tak? Czy Wesowicza może też gdzieś tutaj właśnie za przeglądem sportowym gdzieś Wesowicza, bo też grał w kilku spotkaniach na skrzydle, ewentualnie Stolarczyk może grać, tak? No zobaczymy, jak ten skład będzie wyglądał. Właśnie, pytanie, nie, Marcin, czy spodziewasz się jakiś roszad w tym składzie? Mówiliśmy na przykład o Maćku Rosołku, który debiutował w pierwszym składzie w tym meczu z Rakowem. Pytanie, czy dostanie szansę i w kolejnym meczu? Czy taki jednorazowy może... Też byś tak postawił, Marcin? Znaczy, ja bym chciał, żeby stawiali na tych młodych, bo rzeczywiście widać, że oni rzeczywiście wchodząc coś robią różnicę, tak? I to jest dobry trend, tak? No, widzimy na świecie, no teraz tak wracając do tego Holanda, tak? Wszedł tam, kurczę, chłopak 17-letni, asysta, bramka, tak? No w każdym klubie rzeczywiście, oczywiście no to są inne trochę talenty, trochę większe, ale myślę, że też mamy zawodników, na których trzeba postawić, nie bać się. Wiadomo, że każdy trener jednak ma tą presję, ale Wuko, który rzeczywiście, jeżeli będzie miał dobry wynik, może sobie na to pozwolić, że wpuścić takiego jednego, drugiego młodego, tak Karbownika, no nikt go nie znał, wpuścił raptownie, ogromne sumy już się pojawiają, że to będzie największy transfer w polskiej ekstraklasie. Czy ewentualnie zaliczył do Rosołek dwa wejścia i strzelił dwie bramki, czy może ewentualnie taki joker być, chociaż mimo młodego wieku, tak? Sam Tomek wie, że na młody zawodnik wchodzący, tak jak ja wchodziłem, ty wchodziłeś, ja na Legii wchodziłem mając 18 lat, możesz robić 1, 2, 5, 10 błędów i każdy ci wybacza, tak? Bo każdy wie, że jesteś młodym zawodnikiem, jesteś z Legii i kibice tego chcą, żeby tacy zawodnicy wchodzili, żeby się rozwijali, tak? No, starszy zawodnik jak wchodzi, albo przychodząc nawet tak jak Nowikowa z Jagiellonii, od razu masz pułap podniesiony. Jak nie zagrasz jednego, drugiego meczu, na ławkę siadasz, każdy już, wiadomo jaka jest prasa, jak piszą w Legii, no nie wiadomo czy nadaje się na Legię, to za duży klub, za duże wymagania. Taki zawodnik siada, czyta raz, drugi, wchodzi mu do głowy. Na młodego jest trochę inaczej. On ma jednak ten parasol ochronny dużo, dużo większy. No i dlatego ja myślę, no, że... Czy ewentualnie też... ostatni transfer może Legii? Może dostać szansę? Myślicie tak, że może zagrać, Marcin? Czy to raczej jeszcze nie jest przygotowane na tyle, żeby tutaj... Nie ma pojęcia, nie słyszałem, czy jest przygotowane, jak tak. On trenuje, także cisza jakaś, nie wiem. Medialna tak, cisza przed burzą. A propos Rosołka, to jeszcze kończąc temat, to on swoją drogą szczególne ma miejsce chyba w sercu trenera Wukowicza. Pamiętamy ten przełomowy mecz z Lechem Poznań, jego wejście, gdyby ten mecz się potoczył inaczej,
to dzisiaj Legia być może byłaby w innym miejscu niż jest dzisiaj i nie poszłaby za ciosem, bo od tego meczu, pamiętam, chyba zaczęła się ta pasa Legii i ta już to pięci się wspinanie się w tabeli. Więc tak, macie Rosołek chyba szczególnie. Ale w meczu z ŁKS-em, no właśnie od niego też się zaczęło, tak? Legia przegrywała, Rosołek wchodzi w meczu z ŁKS-em, strzela bramkę ważną i w tym momencie, no, obrona ŁKS-u jest, no, praktycznie już rozbrojona. Nie tylko Legia, Krakowia jeszcze. Zapytam was dzisiaj jeszcze o Michała Probierza, na początek o jego zespół. Krakowia na wiosnę dwa zwycięstwa. Zrównała się punktami z Legią Warszawa. Pytanie do was takie, czy to będzie bardzo poważny, jedyny poważny rywal Legii w walce o mistrzostwo? Czy ktoś jeszcze do tej grupy doskoczy, na przykład Pogoń Szczecin, która ma trzy punkty mniej? Powiem wam, tutaj jest jeszcze, mówię, no na... Za szybko by tak mówić, że już ta sprawa rozwiązana, że Krakowia tylko z Legią jakby do końca będzie szła, bo to wiemy, że każdy mecz przynosi różne rozstrzygnięcia. Ale pokazali, że na wiosnę nie zaspali, tak? Tylko tak, są w formie. Tak, nie, teraz Legia gra z Jagiellonią, później przyjeżdża Krakowia, także za dwie kolejki będą grały te drużyny między sobą. Jeżeli nie potracą punktów w tej kolejce, to też będzie ciekawe spotkanie, ale no mówię, no każda drużyna o coś walczy i też się nie położy. I jeszcze można tak powiedzieć, że jeszcze te drużyny tak naprawdę nie pokazały swojego dobrego oblicza, nie wjechały na odpowiednie tory i to wszystko jest przed nimi. Czy któraś z tych drużyn, jak Pogoń, też bym ja jej nie skreślał, czy na przykład jeszcze Lech, bo mówię, no przyjdzie walka z nimi i też będą drużyny o coś walczyły, czy nawet te z dołu tabeli i każdy mecz pokazuje to, że żadna z tych drużyn nie ma na tyle takiej przewagi, grając w meczu, żeby wygrywała każde spotkanie po 2, po 3-0. Znaczy, to masz rację, no bo ja to cały czas to powtarzam, że niestety w polskiej lidze nie ma zespołu, długo nie było, który cały czas ma równą formę. To jest tak, że 2-3 mecze chwalimy jeden zespół, świetna forma, po czym jest spadek, inny zespół wchodzi do góry i to się wszystko gdzieś tam miesza. Oczywiście Legia będzie cały czas w czołówce, to jest pewne, no i kto będzie następny, no zobaczymy. No. Trener Probierz myślę, że nie odpuści. Znam trenera, pracowałem z nim i rzeczywiście, jeżeli jest już w czubie tabeli, myślę, że stworzył niezły zespół, dobrze grający piłkę. Czy wytrzyma, bo naprawdę jeszcze jest bardzo, bardzo dużo spotkań. Czy nie będzie kontuzji, czy wszyscy będą w takiej formie optymalnej, zobaczymy. No, na pewno, tak jak mówiłeś, Lech jeszcze doskoczy, jest ta Pogoń Szczecin. Tylko trzy punkty mniej. A propos Krakowi, to na pewno na ich korzyść zadziałało to, co wydarzyło się, albo właściwie nie wydarzyło się zimą. To nie było jakichś turbulencji transferowych. Ten skład w miarę pozostał niezmieniony i to może być klucz. W momencie, kiedy pozostałe ekipy z czołówki się osłabiały, sprzedawały swoich napastników chociażby. Tak, ale właśnie, no nie było w Krakowie chyba takiego może zawodnika, który by zasługiwał może na transfer. Od tego zacznijmy. No, i z tej strony mówisz, tak? Znaczy może tak było, bo nie mówiło się, tak, na ile może gdzieś są. Jeżeli by się pojawiła jakaś opcja, to stawiam, że 2-3 miliony to też dla Krakowi byłby zastrzyk gotówki, a tak się stało, że nie i trener Probierz miał do dyspozycji na pewno tutaj od prezesa Filipiaka cash, żeby pójść na zakupy, żeby wzmocnić i rywalizację tak samo i mieć do dyspozycji szerszą kadrę i tak zaczęli, dobrze zaczęli, wygrywając w Gdyni trudny mecz, później u siebie odwrócili losy spotkania z Lechem, teraz jadą do Piasta, do Mistrza Polski, później jadą tutaj, przyjeżdżają na Legię, no ciężki terminarz, 4 spotkania, 3 wyjazdy. I zobaczymy tak naprawdę, jak to się po tych meczach, jak tabela będzie wyglądała. Tak, Krakowia na pewno nie zaspała na wiosnę, to wiemy. Lepszą pasę od Krakowi w tym momencie ma tylko inna krakowska ekipa, czyli Wisła Kraków, Biała Gwiazda. Patrząc też na mecze jesienne, to już czwarte zwycięstwo z rzędu i błyskawicznie gdzieś tam uciekają z tego podtopora. Sytuacja na dole tabeli teraz jest taka, że UKS gdzieś tam kompletnie ugrzązł na dole. Arka Gdynia, coraz gorzej sytuacja wygląda. Korona Kielce wskoczyła teraz do grupy spadkowej, a Wisła jest na fali. Czy te trzy ekipy pokazują, że uformowała nam się ta już grupa spadkowa, czy jednak jeszcze jakiś ratunek dla nich widzicie? Znaczy, no jeszcze myślę, że będzie ciekawie. No widzimy Zagłębie Lublin, 2 mecze, 2 przegrane. Zobaczymy, co dalej będzie, co się wydarzy. Ale tutaj rzeczywiście, no ja też jestem kibicem polskiej ligi i tych klubów takich zasłużonych. No Wisła Kraków rzeczywiście zawsze gdzieś tam była na fali i to jest fajny klub. Szkoda było takiego klubu, żeby spadł tak naprawdę. I fajnie, że się odbudowali, fajnie, że zaczynają grać w piłkę, że zdobywają punkty.
kto spadnie, no na końcu tabeli jest ŁKS, w którym grałem. Też im kibicuję. Niezły poziom prezentują, aczkolwiek no niestety, tak jak pamiętam, jak my weszliśmy pierwszy raz z ŁKS-em, trzeba wszystko jednak ułożyć od tyłu, czyli defensywa jakby w Ekstraklasie jest najważniejsza, bo w pierwszej lidze rzeczywiście też sobie radziliśmy za naszych czasów rewelacyjnie, ale zapomnieliśmy o defensywie, weszliśmy świetnie, graliśmy w piłkę z przodu, a z tyłu no, traciliśmy bardzo dużo bramek i widzę, że tak samo prezentuje się teraz ŁKS, a no niestety tak się w lidze nie da utrzymać, także no, zobaczymy. Tak, właśnie, jeżeli by połączyli właśnie defensywę z tą ofensywą, możesz tracić jedną czy dwie bramki, ale jak jesteś w stanie strzelić więcej, no to to już żaden trener nie będzie sobie patrzył, że akurat traci tyle bramek, jak wygrywa spotkania. Tutaj mają problem właśnie, mam na myśli tutaj ŁKS, że no właśnie, ta defensywa na jesieni była no, kluczową tutaj formacją. W ofensywie tą piłką gdzieś potrafili wymieniać, ale też nie dochodzili do tylu sytuacji. Można powiedzieć, ściągnęli Arka Malarza, ale Arek też potrafi wybronić jedną czy drugą, ale też nie jest w stanie wszystkiego wybronić. No i tutaj może być właśnie, że ta drużyna no, nie poradzi sobie. Korona, wiemy, no tutaj mało finansów, ten budżet mały i teraz no też wydaje się tą drużyną, można powiedzieć, może być brana do spadku. Arka też, nie, jak to się mówi, nie odpaliła. Też właśnie z kibicami problemy w Gdyni i to też mieć może z miastem wpływ na to wszystko, na budowanie drużyny. Wiemy, że to nie pierwszy sezon, gdzie Arka walczy oprócz właśnie o utrzymanie. Tak jak Marcin powiedział, no patrzymy na Zagłębie, gdzie i duże pieniądze i dobrze prezentowało się na jesieni. W ostatniej kolejce odebrało punkty Legii, a teraz no, zaczęło dwóch porażek. Tak, na koniec jeszcze panowie z innej beczki, bo ważny temat dziś, ma zostać przesądzona zmiana liczby klubów występujących w Ekstraklasie. To już praktycznie pewne, nie 16, tylko 18 od sezonu 2021-2022. Pytanie do was, czy to jest krok w dobrą stronę, ten powrót do 18 ekip, Marcin, czy masz jakieś zdanie w tej sprawie? Znaczy, no tak myślę na tym cały czas. No mi absolutnie, mi jako kibicowi to się nie podoba, no bo wejdą zespoły, które no myślę, że nie wniosą nic do ligi tak naprawdę. No, patrząc na zespoły z górnej półki, Legia, nie wiem, Lech Poznań, no to myślę, że dla nich też to nic nie daje, no bo grając ze słabszymi, no to jest mniejsza frekwencja na stadionie. Mimo wszystko, jak tu były te podział na dwie grupy, to Legia grała więcej meczy z tymi lepszymi zespołami, czyli gdzieś tam sponsorzy pewnie więcej mogą pieniędzy dać, więcej ludzi chodzi na mecze. Czy to podniesie poziom ligi? Myślę, że też nie, tak? No bo mówimy cały czas, okej, no zróbmy coś, żebyśmy grali w tych europejskich pucharach. Słyszałem ostatnio wypowiedź właśnie Piotka Wywodarczyka, że może to rzeczywiście stworzy coś takiego, że nie będzie tych podziałów i duża część zespołów będzie grała pod koniec o nic i może będą wprowadzali młodszych zawodników, może to coś tam będzie taki jakby bodziec, tak, żeby zespoły wprowadzały młodszych zawodników, że trochę mniej będzie presji, że trochę więcej odpoczną. Czy to w tą stronę, czy tu jest gdzieś czas na odpoczynek w takich, tak, w takich ligach, wszyscy grają na wysokim poziomie, tak, i z wielką presją, a u nas trochę presji się zrobiło, bo był ten podział punktów, że rzeczywiście były stresy i dla spadających z ligi, i dla walczących o puchary. No, trzeba żyć z presją w piłce nożnej, tak? I w każdym sporcie, tak? Jest rywalizacja i mi się wydaje, że z drugiej strony, tak jak mówię, no jak zagrasz w środku tabeli, zmienisz, pięciu młodych wstawisz, a będziesz grał z zespołem spadkowym i przegrasz, no to będzie, że odpuściłeś mecz, tak? Jakieś tam będą pomówienia pewnie, no tak, bo dzieje to się w momencie, kiedy coraz częściej mówi się o marnym poziomie w większości meczów i teraz tych ekip będzie więcej, które, jak mówisz, Marcin, że no w tym poziomie te ekipy niekoniecznie podniosą poziom tej ligi. Ktoś tam mówi, że w Pucharze Polski dwa zespoły są z pierwszej ligi i gdzieś tam wychodzą. Wiadomo, jak Puchar Polski jest, tak? No część to i z drugich lig grają, gdzieś tam dochodzą w Pucharze Polski, ale na dłuższą metę ŁKS pokazuje inne zespoły. No nie mamy aż w Polsce tyle pieniędzy i tylu dobrych zawodników, żeby rzeczywiście ten poziom, biorąc następne zespoły, podnieść. Tak mi się wydaje. No. Znaczy nie ma na to gotowej jakby recepty, czy to będzie 18, czy to będzie tak jak teraz 16, czy to będzie dobry pomysł, czy tak jak dzieliliśmy na połowę, czy to ma nam podnieść. Też się spotkałem z takim też wypowiedzią, że no właśnie prezesa tutaj Legii, że właśnie tych pieniędzy coraz mniej, ale jak sobie przypomnę, jak zdobywali Ligę Mistrzów, wywalczyli do fazy grupowej i praktycznie budżet się podniósł do 200 milionów, podniesiony budżet i został po prostu, i Legia wyglądała tak jak wygląda, to chyba nie chodzi tak do końca o te pieniądze, że masz więcej pieniędzy, czy drużyna lepiej będzie grała, budżet podniesiony i Legia
jak to się mówi, dwukrotnie budżet podniesiony, lepiej nie grała o dwa razy, to chyba tak do końca te pieniądze mają znaczenie, ale jak są chyba mądrze wydawane, jak ich masz, możesz ich mieć mniej, ale jak zbudujesz sensownie drużynę, czy postawisz na młodych i w perspektywie, czy akademia, jak teraz Legia już niedługo oddaje, to w dłuższej perspektywie każdy klub musi mieć jakąś, no, drogę swoją, wizję i do tego dążyć. Tak, panowie, temat na kolejną audycję. Marcin Mięciel, Tomasz Sokołowski, serdecznie dziękuję za dzisiaj. Dziękujemy. 23. kolejka przed nami. Jutro między innymi mecz Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok. Wicelider Krakowia gra na wyjeździe z Piastem Gliwice. Też ciekawe spotkanie. Pomówimy o tym za tydzień. Arkadiusz Błaszczyk, to był magazyn sportowy w radiu dla siebie. Słyszymy się za tydzień o stałej porze. Dobrego weekendu.